Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Przystąpcie, słudzy, z pokorą. Niech wasze usta i serce oddają cześć Najwyższemu, którego imię jest święte. O tej godzinie śmiertelni na śmierć skazali Chrystusa i w męce zawisł na krzyżu wszechmocny sędzia wieczności. A my, przejęci miłością i pełni wielkiej bojaźni, błagajmy Pana o pomoc, gdy wrogi cios nam zagraża. Niech tę pokorną modlitwę wysłucha Ojciec Niebieski i Syn, co naszym jest Królem, i Święty Duch, Pocieszyciel. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku. Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą. Udziel mi życia przez swoje słowo. Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę, daną Twoim wyznawcom. Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci. Oto pożądam Twoich postanowień. Według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę was uczył bojaźni pańskiej. Kim jest ten człowiek, który życia pożąda i długich dni pragnie, by się nim cieszyć? Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich
nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zazna kary, kto się doń ucieka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Uradowali się uczniowie. Alleluja. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w sakramencie chrztu obdarzyłeś nas życiem nadprzyrodzonym i razem z łaską uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności. Spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.